Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, znani, ale nieznani. Obywatele wyścigów międzynarodowych, zawodnicy, na których patrzy cały wyścigowy, motocyklowy świat. Zawodnicy, których podziwiają w Polsce, starają się im dorównać, mało tego, przychodzą do nich po porady. Paweł Skopek, dzień dobry. Dzień dobry. I Marek Skopek, mistrzowie Polski i zawodnicy z Mistrzostw Świata Długiego Dystansu. Ale dzisiaj, panowie, nie o wyścigach samochodowych. Znani, ale zupełnie inne tematy, czyli nieznani. Marek, jak się zaczęła twoja przygoda z wyścigami? Nie mówimy o czasach, nie mówimy o torach, nie mówimy o motocyklach, tylko w ogóle jak się stałeś zawodnikiem wyścigów motocyklowych? Jako 13-latek podpatrywałem, jak Paweł zaczynał swoją przygodę w roku 98. Chodziłem, czyściłem mu szybki, kręciłem się koło niego, jako mówię, no, młody chłopak, przez 2 lata. Później on już wyrósł ze swojej Hondy NSR 125, no i ja ją przejąłem w wieku 15 lat. I tak moja kariera, mówię, przez te 18 już ukończonych sezonów trwa do po dziś dzień. W tym roku będzie to 19 sezon dla mnie. No i jak najbardziej owocny, ponieważ jedziemy cały sezon Mistrzostw Świata i będę pełnoprawnym już zawodnikiem. Czy możesz powiedzieć, że na twój charakter wyścigi motocyklowe miały jakiś wpływ? Tak, myślę, że... Coś cię nauczyły wyścigi? Przede wszystkim organizacji, ponieważ jako 15-latek już musiałem sobie pewne rzeczy zorganizować, musiałem zaplanować sobie, co będę potrzebował w podróży, czy też co będzie mi potrzebne do życia niezbędne. I tak naprawdę myślę, że podróżowania, systematyczności, Fajnie, a teraz Paweł zapytam o bardzo podobną rzecz, czyli wyścigi motocyklowe, ale dla ciebie jako człowieka, szpitale, lekarze, skręcone ręce, nie wiem, jeszcze, no miałeś tych blach już bardzo, bardzo dużo. Gdybyś miał zaczynać, wybrałbyś już teraz, na stan dzisiejszy, inny sport? Nie, nie, na pewno nie, ale... Ale z tymi przygodami, przecież to jest na krawędzi. Jedziesz o włos od dramatu. No, jeżeli miałbym to doświadczenie, które mam dzisiaj i zaczynałbym swoją karierę, na pewno nie byłbym też w tym miejscu, w którym jestem. Myślę, że jeździłbym już w Grand Prix motocyklowym, bo wszystko byłoby łatwiejsze. Te kontuzje, wszystkie rzeczy, które się wydarzały po drodze, no były dlatego, że przez brak doświadczenia. No, kiedyś nie było jeszcze tak rozwiniętego i dostępnego internetu, informacji w internecie na temat samego ścigania i to wszystko nie było tak łatwe. Ja tak naprawdę pierwszy przecierałem szlaki gdzieś do wielkiego świata wyścigów motocyklowych i to było okupione właśnie jakimiś wypadkami, kontuzjami, bo jestem pierwszym Polakiem w historii, który zdobył kwalifikacje do Mistrzostw Świata. Jedynym Polakiem w historii, który ma punkty w Mistrzostwach Świata Superbike, więc tak naprawdę można powiedzieć, że no, tworzymy historię polskich wyścigów motocyklowych na arenie Mistrzostw Świata Superbike. Sobie, co ci dały wyścigi motocyklowe jako człowiekowi? Jak cię ukształtowały? W ogóle ma ten sport wpływ? To samo podobne pytanie, co zadałem Markowi. Czy to można przełożyć na swój charakter i swoje życie? Na pewno tak. Na pewno jak każdy sport uczy nas dyscypliny, to co powiedział Marek, ale wyścigi motocyklowe to zupełnie inaczej niż się wielu wydaje, czy wielu powtarza, że motocykliści to ludzie, którzy nie mają jednej klepki, że to szaleńcy. No to właśnie jest zupełnie odwrotnie. Tak naprawdę wyścigi motocyklowe nauczyły mnie opanowania, trzymania nerwów na wodzy. Musimy być bardzo spokojni, rozluźnieni. Zupełnie nie ma tutaj elementu nerwowości. No ale pewnie udanym wyścigu czasami ciężko do ciebie jest podejść, bo jeszcze 15 minut do pół godziny to przeżywasz to wszystko. No nie mów, że jest tak. Oczywiście, ale przeżywam, natomiast to jest różnie. Koncentruję się. Nie zawsze jest tak idealnie. Człowiek musi nie się. Nie zawsze jest idealnie. Co wam się w różnych ludziach, których spotykacie, a spotykacie ich na 5 kontynentach kuli ziemskiej, nie podoba?
co nam się nie podoba. Tak naprawdę chyba ja jestem człowiekiem, który stara się nie dostrzegać w ogóle negatywów, więc wszędzie staram się znajdować jakie pozytywy. Jakie pozytywne cechy ci się podobają u ludzi? W Australii jest mega przyjaźnie. Ta serdeczność jest niesamowita. Ameryka to ludzie zupełnie bez kompleksów podejdą, gadają, są otwarci, super sprawa. Czyli ta otwartość. Tak, tak. Dla ciebie i ta jakaś szczerość? W Afryce ciężko, no szczerość też, ale w Afryce ciężko miałbym znaleźć jakieś takie cechy, które mi się podobały może. To nawet tak, no niekoniecznie rozumiem. No Europa, no to każdy zna Paweł, Europejczyków, więc... Proszę cię Marek, przepraszam Paweł, Marek. To ci się coś nie podoba u ludzi. Znaczy ja jestem tolerancyjny. Przede wszystkim jestem tolerancyjny. Jedyne czego nie lubię, to chyba ludzi fałszywych. Tego chyba bardzo nie lubię. Ale tak, jeżeli chodzi o wyścigi i mówię, i jedno teraz co zauważyłem ostatnio, będąc, spędzając 3 miesiące ostatnio w Hiszpanii, to na pewno otwartość i nawet mówię, jeżdżąc rowerem, biegając, spotykając świeżo napotkane osoby, wszyscy dla siebie są mili, mówią dzień dobry, cześć. I to jest super, super podejście do życia. Tego na przykład się być tacy, w Polsce tego Marku i Pawle, nie zauważymy. Byłoby ok, bardzo się cieszę. Kiedyś na te wyścigi przyjeżdżała wasza mama z kanapkami, to robiła i można było się przejść i poczęstować, już nie jeździ. Nie jeździ, bo ale nie ma... Ale rodzinnie spędzaliście nie ma z kim... czasu lata temu. Naprawdę było tak jakoś, a może kanapka, może coś, może herbata, no taka prawdziwa mama. Wyścigi trwały troszeczkę krócej, więcej osób przyjeżdżało też. Mama była na pewno też młodsza, mogła sama wsiąść w samochód, a dzisiaj dla niej to no, ścigamy się już 20 lat, więc ona 20 lat temu była 20 lat młodsza, więc mogła sobie sama przyjeżdżać. Dzisiaj nie ma wielu towarzyszy, którzy by przyjechali z nią, bo ona na pewno bardzo chętnie by przyjechała i dalej by kanapki były i dalej by byłyby kotlety i wafelki. Ale teraz przyjeżdża bardzo często Iwona Wójcik, żona szefa Marka zespołu, która przywozi blok czekoladowy i inne różne smakołyki, więc mamę naszą zastąpiła trochę żona szefa Marka zespołu, za co bardzo jej dziękujemy. Pozdrawiamy. Dbaj o nas jak najlepiej, Iwon. No to jest takie coś zakulisowego. No nie mówimy w każdym razie o wyścigach, ale mówimy o takich rzeczach, które was dotyczą, które mają wpływ na was. Dobrze, jeżeli jesteście tolerancyjni, z czego się bardzo cieszę, to powiem krótko. Wspieram was bardzo mocno w czymś, co się nazywa odporność psychiczna. Jak wy się przygotowujecie do wyścigów? Przecież to trzeba mieć pełną koncentrację. Ja wiem, kiedy mogę do Pawła podejść, do Marka, kiedy mogę podejść tuż przed wyścigiem. Nie zawsze jest to stosowne, że tak powiem. Słuchajcie, jak sobie radzicie ze stresem? No teraz już możesz podchodzić do mnie. Kiedyś to było trudniejsze. Teraz już po 2 latach pracy z psychologiem w roku 2007 i 2008, kiedy byłem mistrzem Europy, nauczyłem się koncentracji i odporności właśnie psychicznej, więc no ja się przygotowałem profesjonalnie. Muzyka? Nie, ja się potrafię naprawdę skoncentrować bardzo szybko. Uczyłem się tego długo, obierając na przykład 2 godziny jedną pomarańczę. Ja na pewno siedząc na starcie myślę o tych pięknych wyścigach, najlepszych, które pamiętam. I zawsze wracam do nimi wspomnieniami, jak to było pięknie wygrywać, jak to było świetnie, to uczucie, to wszystko. Więc ja w ten sposób się koncentruję, mówię, siedząc i wspominając te piękne, miłe i przyjemne dla mnie chwile. Znani, ale nieznani Paweł Szkopek, Marek Szkopek, dziękuję za przybycie do studia. Dziękujemy. A ja zapraszam na kolejny program.